Co za pech. Pech. To jest, kochani, takie słowo, które ciężko zdefiniować. Witam Was bardzo serdecznie. Ale nierozłącznie kojarzy nam się z tym dniem, który mamy dzisiaj. Czyli piątek 13. Piątek 13 nie tylko w Polsce, ale w zasadzie we wszystkich krajach Europy, chociaż sprecyzuję, że pechowym dniem na przykład w Grecji, Rumunii i Hiszpanii jest wtorek 13, a we Włoszech piątek 17. Ale w wielu krajach Europy właśnie piątek 13 jest uznawany za taki dzień pechowy. Dzień, w którym trzeba szczególnie uważać, żeby właśnie nie spotkało nas coś przykrego, coś pechowego, jakieś nieszczęście. No w końcu nieprzypadkowo nawet od tego feralnego dnia był zatytułowany sławny film Piątek 13 z Jasonem Voorheesem, słynnym mordercą w masce hokejowej, który tam mordował często korzystających lubieżnie z życia nastolatków. Także na pewno wielu z Was zdaje sobie sprawę, że jakimś takim właśnie kultem negatywnym, jakąś taka ciemna, czarna fama, czarny PR ciągnie się za tym dniem właśnie piątek 13 i że właśnie ludzie w ten dzień, wielu ludzi, na pewno też wielu z Was jest szczególnie wyczulone na to, że w ten dzień im się coś złego przydarzy, jakiś pech, jakieś nieszczęście, także są szczególnie ostrożni na przykład na drogach, jadąc autem czy w kontaktach z innymi ludźmi, żeby im się nic złego nie przydarzyło, nic pechowego się nie stało. A czy powiedzcie, no zastanówcie się, czy ktoś z Was się zastanowił kiedyś, skąd to się wzięło? No, dam Wam chwilę. Już zastanowiliście się? No zakładam, że w większości nie zastanawialiście się, a jeżeli nawet zastanowiliście się, to w większości nie wiecie, dlaczego akurat piątek, dlaczego akurat 13, czemu akurat miałbym mieć pecha. I ja w tym momencie Wam powiem, oszczędzę Wam szukania po internecie, i informacja brzmi tak. Istnieje pogląd, że feralność tej daty bierze się od dnia 13 października 1307 roku, kiedy to aresztowano templariuszy, kłamliwie oskarżonych przez króla Francji Filipa IV o sodomię, herezję i bałwochwalstwo. I według tej właśnie historii Jacques de Molay, o ile tak to się wymawia, tuż przed spłonięciem na stosie, no bo za to został skazany na popularną w tamtych czasach karę śmierci. Za o wiele mniejsze przewinienia można było wtedy być skazanym na karę śmierci w różnej formie. Został skazany na spalenie na stosie przez tego właśnie króla Francji. I że w ostatnich momentach swojego życia, jak już tam piek się skwierczał, rzucił klątwę na tego króla Filipa IV oraz papieża Klemensa V. Czyli jakiś tam słów, nie wiem konkretnie jakiś tam słów użył i w tych ostatnich chwilach życia, zanim, prawda, dopiekł się do porządku, przeklął ich. I już rok później oboje nie żyli. I stąd właśnie wziął się ten przesąd, że piątek 13 jest jakimś takim dniem, ale to jest dopiero tak naprawdę XX wiek, początek tego takiego przeświadczenia, tej legendy, że to właśnie w ten dzień, piątek 13, miałoby się coś dziać. No i właśnie często to bywa tak, że ludzie, kiedy im się coś przydarza w piątek 13, automatycznie zwalają to na to, a tak, piątek 13. To się musiało wydarzyć, bo dzisiaj jest piątek 13. A właśnie wygląda to dokładnie tak, że przez to, że ludzie wierzą, że w piątek 13 może się coś stać, sami na siebie to, powiedzmy, nieszczęście ściągają, bo są gdzieś zamyśleni, zafiksowani często na tym punkcie myślenia o tym, że coś się złego stanie, przez co w innych materiach stają się bardziej nieuważni i ściągają na siebie sami automatycznie jakieś nieszczęście. Także, moi drodzy, nie bądźmy zabobonni, bądźmy racjonalni po prostu, nie wierzcie w pierdoły. Piątek 13 jest takim dniem jak każdy inny i nie wierzcie, że akurat w ten dzień wam się coś złego... Łopiero na chałupy, żech pomylił.